tu Tymry. No i w dzisiejszym odcinku, jak widać, chcę wam pokazać nowego customa. Jest to ogier arabski ze Szlech. I przepraszam znowu, że trzymam w ręku, ale statyw mi tak wysoko tutaj nie sięgnie, bo nagrywam na szafce. I tak, jest to, tak, jest to kary ogierek arabski, robiony na wzór konia z gry Red Dead Redemption. To jest konik Patrycji, którą pozdrawiam. Oczywiście cień nie widać, jak żeby było inaczej. Jest kary, to dlatego ciężko na filmie to ująć, że tak powiem. No i w sumie cóż mogę powiedzieć, jest ładnie wycieniowany na szaro-brązowo. Pysio. Też się bawiłam trochę z pyszczkiem. Oczywiście, no ja tego nie widać, bo jak żeby było inaczej. No nie, troszeczkę tutaj widać. Teraz mi łapie ostrość na ścian, czemu nie? No właśnie, jest tutaj troszeczkę rozjaśniony. Cieniowany dodatkowo na szaro. Ma taką odmiankę. Nad oczami w ogóle muszę popracować jeszcze. Podejdę do okna, może będzie lepiej widać. Też w sumie trochę kijowo. A cienie chociaż. Masaka nagrywanie tym telefonem filmików. Nie no, troszeczkę minimalnie widać, ale no niestety bardzo opornie to idzie, że tak powiem. Tak od boku może trochę widać, gdzie jest wycieniowany. A ogólnie jest cały kary, ma tylko odmiankę na pysku. Z tej strony może. O. No nad oczkami muszę jeszcze popracować. Muszę nową technikę jakąś wymyślić, bo same maści mi się bardzo podobają. Tak samo oczy, no już niestety nie, więc muszę coś zrobić w tym kierunku. O, tutaj nawet widać, że na pysku, że troszeczkę tutaj się ubawiłam. No dobra, trudno. Ale możecie mi pisać, co o nim myślicie. Czy podobają wam się kary Araby, czy może jednak nie? O. I w sumie nie wiem, co mam więcej powiedzieć, więc może przejdę do jednego z modeli, innego. A mam na myśli Aladina. W dzisiejszym filmiku, wcześniejszym, w ogóle miałam wstawiać dopiero jutro, ale okazało się, że nawet tutaj idzie z sieci komórkowej. Te filmiki się udało zgrać. No i tutaj poprzednio nie miałam tego tutaj podkładu ani nic. I grzywę teraz zrobiłam do końca, tak żeby było widać te pasemka. I spryskałam na próbę właśnie tutaj podkładem, żeby było, żebym zobaczyć, czy to wszystko tutaj jest ok. No i jest ok, podoba mi się. No i ogólnie będę go robiła nową techniką malowania, bo chciałam go pierwszy spryskać ciemnobrązową farbą i potem rozjaśniać stopniowo pastelami, ale myślę, że żeby efekt był fajniejszy, tak jak na przykład tutaj, u tego sekretariata, wiecie, o ten brąz mi chodzi, bo bardzo mi się podobają te przejścia tutaj, to po prostu będę go malować od białego, muszę go spryskać na biało potem i od rudego iść do coraz ciemniejszego kolorku. I mam nadzieję, że efekt będzie super. No, także piszcie mi, co myślicie o tym Arabku, z którego i tak nie było zbyt dużo widać. Także dzięki za uwagę, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!